Jeżeli chodzi o sławę dziadka, z tego co pamiętam, jak chodziłam jeszcze do podstawówki i gimnazjum, miałam z tego powodu dużo problemów, jeżeli chodzi o rówieśników, ponieważ no, żartowali sobie ze mnie z tego powodu, wyżywali się często, może mieli jakieś powody, może ich rodziny po prostu nie przepadały za moim dziadkiem i w ten sposób zrobili sobie taką zabawę. Na pewno pamiętam, że nauczyciele dużo więcej wymagali ode mnie z tego powodu. Większość osób nie kojarzyła mnie z moim dziadkiem, nawet jak znała moje nazwisko, także jakbym powiedziała komuś wtedy, że jestem wnuczką premiera, to albo ktoś by nie wiedział, o co chodzi, albo by nie skojarzył, pomyślałby, że robię sobie żarty. Raczej to było takie albo neutralne, albo powiedziałabym, że miałabym więcej minusów z tego powodu. Dziadek kiedyś powiedział mi, że podoba mi się jedno zdjęcie, które zrobiłam. I zapytał, czy mógłby je tam sobie wrzucić na Twittera, czy coś takiego. Ja mu powiedziałam, no, że dobra, że pewnie to nikogo jakoś tam nie interesuje. I akurat jak byłam na wakacjach we Włoszech i było parę dni po moich urodzinach, po prostu zaczęli do mnie dzwonić dziennikarze i dowiedziałam się od różnych portali społecznościowych, że mój dziadek właśnie zamieścił moje zdjęcie. Wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni z tego powodu, bo nie spodziewaliśmy się takiej reakcji. Sobie przypominam wszystkie moje sesje i wszystkie moje wypowiedzi, to stwierdzam, że na pewno wszystko zrobiłabym tak samo, na pewno niczego nie żałuję, ponieważ wszystkie moje czyny były zgodne ze mną i nadal są, i to jest dla mnie najważniejsze.